15 lat to kawał czasu. Dziecko, które wówczas przyszło na świat, teraz kończy gimnazjum. Przez te lata rejestrowaliśmy naszą kamerą wydarzenia, ludzi i miejsca. Z łezką w oku wspominamy dziś tych, których już nie ma wśród nas, zakłady pracy, niegdyś tętniące życiem, i nas samych, takich innych, bez szronu na skroniach i kilku zmarszczek. Byliśmy z naszą kamerą niemal wszędzie. Rejestrowaliśmy zmiany zachodzące w mieście i ludzi, mieszkańców naszego regionu. Na naszych taśmach uzbierało się wiele wydarzeń, dlatego nasze archiwum znacznie się rozrosło. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. Wybraliśmy więc kilkanaście materiałów. Cofnijmy się w czasie i przeżyjmy to jeszcze raz. Uroczystości rozpoczęły się przed siedzibą lubańskiego obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, skąd poszły sztandarowe i pod oddział Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej wyprowadziły nowy sztandar akowski do kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Świętej. Warto podkreślić, że sztandar nieśli przedstawiciele najmłodszego pokolenia lubaniaków. Najciekawiej było w izbach żołnierskich. Trzecia lekcja pełnia fizycznego we wszystkich klasach, no i
Klasa z tych trzech lekcji, każda z 23, jaka się u nas uczy, ma jedną lekcję w sali, a dwie lekcje na lodowisku. W liceum ogólnokształcącym do matury przystąpiło 124 uczniów czwartych klas, a więc 100%. W zespole szkół zawodowych nr 1 na 82 do matury przystąpiło 75 absolwentów, natomiast w zespole szkół zawodowych nr 2 w dziennej na 34 do egzaminu wystartowało 32 osoby, a w wieczorowej na 47 zaledwie 23 osoby. W liceum ekonomicznym uprawnionych było 98 uczniów, jednak na ten sprawdzian wiedzy zdecydowało się 83. W systemie zaocznym przystąpiło do matury 28 absolwentów na 55 kończących w tym roku naukę w liceum. W szkołach podstawowych, 105 oddziałach, naukę rozpoczęło 1 września 2743 uczniów. Odpowiedzialnością TBS w Lubaniu Rada Miejska Lubania podjęła w październiku 1996 roku. Blisko 2 lata trwało oczekiwanie na akty wykonawcze, na wszystkie rozstrzygnięcia dotyczące sposobów oraz środków realizacji tego zadania. W czasie wtorkowej uroczystości grupa funkcjonariuszy otrzymała odznaczenia, awanse i wyróżnienia. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznał pułkownikowi Zbigniewowi Zagórskiemu.